Ja powiem tak, ten mecz to był chyba z obu stron mecz błędów i niewykorzystanych sytuacji, bo Adam Alher fenomenalny występ, ale ani Galiczowi, ani Skrzyniarzowi nie można nic ująć, bo grali na podobnym procencie, także tutaj nie ma co mówić, ale nietrafione piłki sam na sam to jest kryminał i ja nie wiem, co można lepiej zrobić, niż mieć czystą sytuację i nie rzucić, tak? Tym bardziej, że się mówi na odprawach, że bramkarz jest wysoki, bramkarz jest ekstremalnie doświadczony, także byle co z pierwsza A na pierwszą B nie wpadnie, tak? Trzeba się przyłożyć do rzutów, a nasi kadrowicze albo najbardziej doświadczeni zawodnicy rzucają w pół tempa i to w takim money time, gdzie tych akcji do końca zostało nie za dużo. Przegrałeś przez głupotę po prostu, bo walki serca moim zawodnikom nie ujmę. Absolutnie, bo widziałem, że walczyli, mieliśmy lepsze momenty, gorsze, ale wolicjonalnie byliśmy na najwyższym poziomie. Aczkolwiek, a nie chcę użyć złego słowa, powiedzmy, skuteczności się zabrakło. To na pewno w jednym, jak i drugim zespole gra w bramce bramkarzy, czy to Adama Malchera, czy Martina Gali, czy Jakuba Skrzyniarza. No, bramkarze dzisiaj chyba byli pierwszoplanowymi postaciami w tym meczu i tutaj było dużo rzutów niecelnych, dosyć mocno agresywna z jednej i z drugiej strony obrona i to był klucz. Pomimo tego, że zrobiliśmy dużo błędów w ataku i byliśmy nieskuteczni, to gra w obronie pozwoliła na wyzyskanie dużo piłek i tak samo wybronienie Adamowi pozwoliło na wybronienie dużo też piłek i to był sukces do dzisiejszego zwycięstwa, który rodził się oczywiście w bólach, ale takie mecze chyba są najpiękniejsze. Powiem szczerze tak, ten mecz w Kwidzynie i dzisiejszy to są dwa mecze, które były po prostu podobne do siebie. Zrobiliśmy w końcówce takie głupoty, gdzie mają przewagę znowu, kolejny raz 6-4, tracimy dwie bramki z rzędu w obronie. I ja nie wiem, co jest przyczyną tego, ale jak będziemy tak grać, no to nie możemy wygrywać meczy, bo przecież no, grają 6-4, mają przewagę dwóch zawodników i to w takim momencie kluczowym. Jakbyśmy to obronili, rzucilibyśmy na dwie, no to by było już raczej po meczu, bo zostałoby tam, nie wiem, minuta, półtorej. A my kolejny raz chcemy, nie wiem, czy to jest młodość, czy jakiś, nie wiem, brak takiego rytmu grania, gdzie robimy jakieś głupoty, biegniemy do przodu, chcemy przychwycić piłkę, żeby zdobyć szybciej tą piłkę albo szybciej bramkę. Nie gramy, powiedzmy, do końca cierpliwie i przez to myślę, że tracimy takie bramki i przegrywamy ten dzisiejszy mecz. Myślę, że drużyna z Zabrza to jest pretendent do medalu. My jesteśmy młodą drużyną, gdzieś tam z każdego zwycięstwa bardzo się cieszymy i tutaj myślę, że to taki mecz obron, gdzieś bramkarze pobronili, gdzieś Martin Galia trochę u nas, Adam Malcher. Gdzieś w ataku się to nie kleiło, ale summa summarum gdzieś się udało zdobyć te 3 punkty. Piłka ręczna jest po to, żeby gdzieś tam cieszyć się z każdego zwycięstwa, bo później gdzieś można popaść w taką monotonię, a my tego nie chcemy. Cieszymy się z tego meczu bardzo, bardzo, bo to dla nas bardzo ważne 3 punkty i jedziemy dalej. Ja żałuję każdego punktu, ale powiem tak. Punkty tutaj stracone będziemy musieli odrobić gdzieś indziej, jeżeli myślimy o utrzymanie planów, jakie sobie założyliśmy. Wiem, że to są gdzieś tam młodzi chłopacy i jeszcze mają duże rezerwy i tak jak pokazał ten mecz, że było dużo błędów i wydaje mi się, no będziemy dążyć, żeby nasz poziom sportowy się podwyższał.